Let's go! Jest dzisiaj 31 marca, czyli dzień, kiedy zaczynamy nasz Dress Code Tour! Nagrywamy tutaj ujęcia teledyskowe, ja i Gabi, bo nas nie będzie na pierwszym melanżu, niestety. No. Tyle. Użyłem łaszek, czuję się alright. Dzienne nocy zmiany, running all the time. Jest godzina 10:49 i właśnie czekamy, aż pan Ryszard ze swoim busem oklejonym, którego jeszcze nie widzieliśmy, podjedzie. Mega się jaramy, bo jakby oklejina jest inna niż w zeszłym roku, więc jakby wszyscy czekamy, żeby ją zobaczyć po raz pierwszy. Jesteśmy gotowi dać wymiot. Jak tam na pięknej fladze zwiastuje tekst? $2 w dress code, bo chodzi o papier. Bo chodzi o papier, kochani. Ostatnio można było mieć jeszcze, powiedzmy, jakieś wątpliwości. Teraz... Bo ci miejsce zabiorą. Nie można mieć wątpliwości. Że ostatnio samemu sobie wszystko przyklejaliśmy, no a teraz zajęła się tym profesjonalna firma. Widać, że tam no, nie ma bąbelka powietrza tak naprawdę. I moim zdaniem co? Rozpoczynamy... Dress code tour. Dwa! Chodźmy zobaczyć środek busa. Chciałbym zaznaczyć, że ja wchodzę pierwszy raz do tego busa. Oceniaj. Kurde! Rolls Royce! Gwiazdy na dachu, nie no. To jest po prostu no McLaren wśród takich tutaj busów. Ogólnie pierwszy raz jestem w tym busie, bo nie było mnie na poprzednim turze i uważam, że wygląda... Spodziewamy się mega super imprezy i tak będzie, więc... Po wakacyjnym Gdańsku oczekiwania są duże co do dzisiejszego Gdańska, ale myślę, że oddam, myślę, że będzie dobrze. Poprzeczka jest wysoka. A czy podołają? Zobaczymy. Każdy po jednej. Dobra, już otwieram dla niego. Słuchajcie, słyszeliście, wymyślili nową zabawę. Dawaj, do tyłu! Do tyłu! Dobry syrop. Dobry syrop. I patrz, i teraz ten. I teraz robisz tak, i teraz robisz tak. O, bite. Robimy tak. Nie, bite. Teraz wyjeżdżamy, dosłownie mamy ostatnie tutaj minutki w biurze, patrzymy checklistę, czy wszystko mamy po kolei. Wszystko mamy? Wszystko mamy, proszę pana. Dobrze, wszystko mamy również potrzebne na imprezę, Maćku, wszystko mamy, energię mamy, dobre humorki mamy, wszystko. Uśmiech na twarzach? Tak. Nastawienie? Anko, chodź, zapytamy się ciebie, czy wszystko mamy. Mamy miód? Mamy wszystko? Mamy. Mamy. No to, uśmiech na twarzy? To w takim razie, drodzy państwo, wyruszamy w dress code tour. Moi drodzy, zaczynamy właśnie trasę, już oficjalnie jesteśmy już w trasie, jedziemy do Gdańska. Pewnie nam to zajmie 6 godzin, ale tutaj przynajmniej będziemy mieli dużo czasu na nagrywanie dużej ilości kontentu dla was, także zapraszamy w trasę. I integrację, poznawanie się lepiej ze wszystkimi. Robimy odsłuch nuty, pierwszy raz dużo osób będzie słyszało naszą nutkę w finalnej wersji. Słuchajcie, przed turem nie mieliśmy wcale tak dużo czasu, żeby się przygotować DJ-sko. Ja już w sensie się przygotowałem w międzyczasie, już doświadczając, ale tutaj jeszcze ziomale nie mieli okazji za dużo grać na imprezach. Stwierdziliśmy, że ostatni czas wykorzystamy właśnie tu w busie, żeby przećwiczyć takie oficjalne sety. Jest pięknie, jest wesoło, jedziemy, jakaś część podróży już za nami. Zatrzymujemy się teraz na postoju, żeby nagrać jakieś pierwsze ujęcia do klipu. No i co, pewnie tam już się widzimy, natomiast tutaj praca w re. No jakby nam Miłka social media, tutaj Michał robi jakieś fotki, nam obrabia już. Tutaj Antek kameruje, więc wszystko mamy ogarnięte. Tam chłopaki, tak jak widzieliście, przygotowują swoje sety DJ-skie dzisiaj na wieczór. Też pewnie zaraz do nich dobiję i też coś samemu będę sobie tam szykował na dzisiejszy wieczorek. Całe życie będę wracał tu! Czte i... Świetny prank, z okazji, że jest prima, prelis, a że my jesteśmy mega śmieszną ekipą, tak zwana ekipa śmieszków, to zabrałem mojej dziewczynie laptopa, bardzo drugiego laptopa, jej laptopa. Powiedziałem, że go potrzebuję, nie powiedziałem do czego. Prank polega na tym, że ja go zostawię w maku i mamy odjechać dalej. W sensie ja go nie zostawię w maku, tylko im mówimy, że go zostawimy w maku i że odjechaliśmy i że już nie mamy czasu, żeby się po niego cofnąć. Ja nie mogę go wrócić w rękach. Ty musisz go przejąć ode mnie, a ja wrócę do niego. Ja sobie Słuchajcie, przed melanżem trzeba też odpocząć troszeczkę, zregenerować się, ponieważ dzisiaj będziemy do 6 prawdopodobnie w klubie, więc musimy odpocząć, tak? Dlatego regeneracja. Serio? Tak. Nie. Czy możemy wrócić do maka? Dobra, widzę, że już się śmiejesz, że już wkręcasz, debilu. Jest laptop. Zapomniałeś laptopa? No kurwa, zapomniałem laptopa. Nie. Możemy, czy nie? Ale to jest serio? Serio. Żartujesz? No,
mam tego laptopa, zostawię go w toalecie. Jechaliśmy daleko, nie zdążymy wrócić. Pan mówi, że nie zdążymy. No, ale to jest mój laptop, ja go potrzebuję. A jakbyś tam zadzwonili, żeby oni wam go przechowali nawet. Wam się śmieci, obydwoje, wam się nie da to wierzyć, debile. Co to są w ogóle za pranki? Cheetos, Akademia pranków Cheetos. Na początku wierzyłam. No wiem. A potem, bo jakby ty jesteś na tyle czasami nieogarnięty, żeby się nie zdziwiła. Tak, proszę pisz na listę mnie i moją koleżankę. Cały czas nagrywam ujęcia do klipu. No to jest maksa zajawka. Każdą możliwą chwilę próbujemy wykorzystać właśnie po to, żeby ten klip był jak najbardziej pełny. Takie nasze prawdziwe życie, jakby na trasie imprezowej dress code. No i przed chwilą ja nagrywałem teraz, chyba nie wiem, Maciek i Eryk nagrywają i... No i tyle. Mamy pewnie jeszcze jakąś godzinę, półtorej do Gdańska. Tam już nasz menadżer go czeka. Wszystko chyba przygotował, odebrał hotel, wszystkie pokoje. Let's go! Rura! Rura! Rura musi jechać! Jesteśmy w Gdańsk. Szybko jechaliśmy jakoś, co? Ile wyjechaliśmy? Z... 6 godzin. Tak, wszystko założone pięknie. No zaraz już sobie będą wychodzić. Trochę przemęczeni na pewno podróżą, ale równolegle gotowi i przygotowani na melanżyk. Jesteś sam na poli! Zimniej niż się spodziewaliśmy, sądząc po dzisiejszej porannej pogodzie. Ale będzie, co? Witam w tym pięknym, pogodnym miejscu. Czuję tutaj... woń melanżu. Przyjechaliśmy właśnie do hotelu i czekamy tutaj na recepcji wszyscy ładnie. Czekamy na naszego menago, który zaraz nam pewnie tutaj zniesie klucze, karty, cokolwiek i nas rozporządzi po pokojach. Słuchajcie, kochani, jesteśmy już pod naszym pokojem. Wiem, że menago na nas przygotował jakąś specjalną przesyłeczkę. I nie tylko dla nas, dla wszystkich praktycznie. Trafiło na nas, że pierwsi wam to pokażemy. Nastąpiła pewna komplikacja, ponieważ Jano, czyli nasz ukochany menago, zapomniał nam jako osobom, powiedzmy, które wiadomo, wiedzą co będzie prezentami, ale które miały też wam to pokazać, te prezenty, zapomniał nam je dać. My się już szykujemy na imprezę, stąd w ogóle taki już tutaj chaos, ale każdy z jakby tutaj uczestników dzisiejszych, powiedzmy, goście dzisiejszej imprezy. No gości, i dress code'owiczów, i naszych gości, dostał taki pakiet. Czego? Co za leszcze, bo jeszcze były miody. Takie miody ogarnęliśmy. I są tam customowe naklejki, tak. Dress code'owe. Wszystko ogarnięte zostało, tak. I bardzo chętnie byśmy się tym podzielili, aczkolwiek nie mamy jak, bo ich nie mamy. Ale daliśmy miodu, więc chcieliśmy wam to pokazać. Zostaje, że dziękuję, że jesteś, spoko. To się lepiej prezentuje, w sensie to są te jakby finalne bluzy. Gwiazda dzisiejszego wieczoru. Chyba każdy je zakłada w ogóle, więc... Będzie piękny widok. Siema, no właśnie, nagrywamy moje ujęcie do klipu. To nie piknik, choć mam Pac-Man. Robię pik-pik, bo to moja marka. Znowu dzwonię do mnie na szpania. Słuchajcie, zaraz wychodzimy na imprezę, znaczy najpierw idziemy jeszcze coś zjeść, ale najpierw przygotowujemy się, zaraz wam pokażemy jakiś taki nasz equipment, co każdy z nas w ogóle bierze na melanżę dress code. Natomiast na początku rzecz, która przyjechała do nas dosłownie wczoraj z zagranicy, czyli naklejki na DJ-ki. Robimy sobie customowane DJ-ki, no i właśnie tutaj Kubala już powyjmował jakieś guziczki po to, żeby właśnie móc nakleić tą naklejkę, więc teraz będziemy ją naklejać i będziecie widzieli ten proces naklejania, bo na pewno nie będzie to proste. Mój equipment na imprezę dress code to Jellovox. Mega polecam, to są tabletki do ssania na gardło, dzięki którym wasz wokal się nie tyra tak szybko, jakby się przetyrał, gdybyście tego nie wzięli. A druga rzecz to są zatyczki do uszu, żebym nie musiał słuchać pierdolenia. Trzy rzeczy, które zawsze biorę na melanż. Zawsze muszą być gumy do rzucia. Uważam, że to jest turbo essential. Bajerka, co są. Drugą rzeczą, zapalniczka. Ale to nie byle jaka zapalniczka, ponieważ jest to zapalniczka z logo Lech Poznań. Logiem. Zawsze musisz wiedzieć, skąd pochodzisz. A wiesz, że Lech jest trzeci w tabeli, a Legia właśnie wygrała i... Z kim? Ostatnią rzeczą, którą zawsze biorę na melanż i nie zawsze mi się udaje jej użyć, ale czasami jak użyję, to będzie super. Jest to taki woreczek. Co tam jest? Sami się domyślcie. Nie, że ty. Takie mini ryby oko, które sobie po prostu zakładacie na telefon i macie taki śmieszny efekt, jak na przykład na moim TikToku i robicie...
Słuchajcie, z moich rzeczy, które biorę na dzisiejszy melanż dress code, na pewno jest mój card holder, ponieważ zajmuje mega mało miejsca, a mieszczą się w nim wszystkie dokumenty. Nie wiem, jakbym się zgubił, to w razie czego mam dokumenty przy sobie. Dysk twardy, na którym mam wszystkie nutki i jakieś tam materiały do grania na DJ-ce, więc on mi też jest na maksa potrzebny, żeby się wpinać do DJ-ki innych osób. I na końcu kominiara, którą zrobiła nam Miłka w kolorkach dress code'owych. Jest zajawkowa, uważam, jeszcze jej nie zakładałem, więc uwaga, first try on. Kurwa, walczymy! Fixa! Jeśli piję, no to ten ja mózg czysta. Znaczy, jak to robisz na moim Fixa! Moi drodzy, jesteśmy właśnie na backstage'u B90, czyli w klubie, gdzie gramy dzisiaj pierwszą naszą imprezę z turu w Gdańsku. To jest na Elektryków. Wygląda backstage, patrzcie, jakie sobowtóry. NPC? Nie, że się prezentujecie, ja wam zrobię zdjęcie. I co? No i właśnie skończył się koncert Kubana, było masa ludzi, dużo z tych ludzi w ogóle dostało jeszcze naszą imprezę, więc się bardzo cieszymy. Kuban też tutaj gdzieś śmigał, coś tam, czekamy aż sprzątną wszystkie rzeczy Kubana i wtedy wjeżdżamy my z naszymi neonami, z naszymi rzeczami i zaczynamy miód. Więc tak to wygląda tutaj, zabiorę was teraz na scenę, jak to wygląda i pokażę w ogóle cały klub, bo robi wrażenie, jest naprawdę duży. Scena, gdzie podpinają sprzęty wszystkie. Tu, całe venue, cała przestrzeń. Też mamy naszą oklejoną DJ-kę już tutaj w prawdziwym, tak, no tutaj w dobrym miejscu, że tak powiem. Sorry, trochę się plączę, ale jest dużo rzeczy do ogarnięcia, ale zaraz zaczniemy, muzyka wojebnie i... Muszę wam coś powiedzieć. Wiecie, kto robi najlepsze imprezy w Polsce? Wiecie kto? Dress code. Kubala gra pierwszego seta na melanżu klubowym i gra od razu na CD-kach, także kurwa grubo, ale mówi, że daje radę i mówi, że się nie stresuje, ale pierdoli moim zdaniem. Było tak, mało ej, bo my jesteśmy w robocie właśnie. Ale takie są przywileje roboty w dress code'zie. Słuchajcie, zapomnieliśmy całą elektryków, jest bardzo grubo. Maciek zaraz bije na DJ-kę. Uważam, że jest to super wynik, bardzo dużo ludzi za nami. No i co? Pierwszy przystanek Gdańsk oficjalnie, uważam, że gigantyczny sukces, no jaramy się. Rzuca worki w bud, kto łapie ten jara, kto łapie ten jara, kto łapie ten jara. Hejka, czy ty wygrałaś bilet na nasz dress code tour, pierwszy melanż? Tak, udało mi się. I jak odpowiedziałaś na pytania? Szczerze, nie pamiętam, bo to było na wykładzie. Co studiujesz? Dziennikarstwo. Okej, to może ty ze mną przeprowadzisz wywiad po prostu. Proszę. Jak się czujesz? Dobra. Jak się bawisz? Zajebiście, bo dress code. Tęskniłeś za trasą? Bardzo mocno. Okej, raz, dwa, trzy i znowu. Jak się nazywacie? Adam, ja jestem, dzień dobry. Ja jestem Jakub. Jestem Maciek. Gdzie przyszliście? Przyszliśmy na dress code? To jest wasza pierwsza impreza dress code? No ja! Ulubiony członek dress code. Na Maciek i ubrania. To samo. Innego samo. Nie znam. Dress code ja i ślibę. Maciek i ubrania. Słuchajcie, najładniejsza influencerka. Natsu. Aleksandra Sofa. Natsu. Najgorszy raper. Szpaku. Kurwa, no nie wiem, dobra, niech będzie, BDOS. Bez hitu, BDOS, BDOS, BDOS dał. Czy to jest wasza pierwsza impreza dress code? Tak, pierwsza, no. A czego oczekujecie od imprezy dress code? Ja pamiętam jak z Bugiem i z Maćkiem w 2019 open air dalałem, nie? No kurde, zebranie przy totemie. No dosłownie, nie? O bamba. Totem, halo, szybko totem. Też tam byłem. Nie? No byłem, właśnie. Okej, ulubiony członek dress code. Lubię Bugiego, ale Maciek mnie do matury nauczył, także. Imo. Najładniejsza polska influencerka. Imo, Greta Kazareń. Pozdrawiamy Gretę. Hej Greta. Jak się bawicie? Krótka, zwięzła odpowiedź. A czy to jest wasza pierwsza impreza dress code? A czy ostatnia? Nie! Czekam aż znowu będę na głowie. Pijać Bacardi w klubie ze szklanki. Ej, gdy na parkiecie nasze fanki. Ej, a na głośniku Niki i Cardi. Nie, drodzy państwo, kończymy tego vloga, ponieważ jest za mocno. Nagraliśmy już wszystko. Tutaj był Mikołaj, który nas bardzo miło pożegnał, ale my chcieliśmy to zrobić bardziej oficjalnie. Do zobaczenia w Poznaniu. Do zobaczenia w Poznaniu, bye! Do zobaczenia w Poznaniu. Do zobaczenia w Poznaniu.
Do zobaczenia w Poznaniu. Do zobaczenia w Poznaniu!